Kochani, słuchajcie, szykujemy się już do wyjazdu. Zobaczcie, kudełek gdzieś mi tutaj uciekł, szabłowozik przystrojony. Słuchajcie, my już jesteśmy prawie poubierani, guteczek już prawie gotowy. Guciuś, posłuchaj, bo ty za momencik będziesz podawał piły, także my cię sprzedajemy i nie będziemy cię już mieć. Tak proszę cię o typy, jakie typy dajesz na dzisiejszy mecz? Jak Slavia Zagłębie, jak to czujesz? 1-1 karnemy. Znaczy 1-0. No ale 1-1. Czyli 1-1 w dwóch meczu, czyli mówisz 1-0 i karnymi wygramy. Och, jakby tak było, nic nie miałbym przeciwko, na żywo bym miał. Natomiast sobie życzę dobrego podawania pił i fajnej, ciekawej zabawy. Także Tusia, jaki ty wydajesz wyniki? Chodź szybciutko. Jak myślisz, ile będzie? 1-0 lub 1-1 dla Zagłębia. 1-0 dla Zagłębia, rozumiem. A jak będzie 1-1... Jak będzie 1-1, to Slavia przechodzi, Nusia. Także w tym momencie Zagłębie musi wygrać. Jak nie wygra, no to nie przechodzimy. Mało tego, wygranie 2-1 też nam nic nie daje, bo tam przegraliśmy 1-0. Także jeżeli... To musimy 1-0 wygrać. Jak będzie 1-0, to będzie dogrywka i karne. Także jeszcze raz, jak czujesz? Jaki będzie wynik? 1-0, a jeżeli będą karne, no to... Świetnie. Słuchajcie, my już jesteśmy prawie na miedziano. Ja idę szukać jeszcze kudła. Czekajcie. No. Jakby tam było 0-0, no. Teraz byśmy mieli 2-1, to co by wyszło? No to my przechodzimy, bo wygraliśmy, natomiast nie udało nam się tam dociągnąć tego wyniku, dlatego w tym momencie, kochani, zostawiamy po sobie taki bałagan. Wy już macie w ogóle film na kanale, nie wiem czy wiecie, bardzo się spieszyłem, zobaczcie, film już poszedł, kochani, już 14 wyświetleń, dwie łapki w górze, kochani, pierwszy czwartek z Ligą Europy, Zagłębie Lubin, pierwszy odcinek już u was, dodaje się drugi, a potem będą kolejne odcinki. Natomiast w tym momencie idę jeszcze po trzeci typ. Kudełeczku, dzień dobry, chodź tu do mnie szybciutko. Gdzie ty teraz jedziesz, powiedz? Tatuś w karnych. Na Zagłębie, no. Ja jeszcze w karnych chcę powiedzieć, czy będzie wynik 5-4 dla Zagłębia. Tak? Dobra, a Kudełek jak mówi, jaki będzie wynik dzisiaj? Przypominam ci, że Zagłębie gra ze Sofią. Uch, i oby 1-1 się nie sprawdziło, Kudełku, ale 1-0 biorę. Ale wiesz, że jak będzie. A wiesz, że jak będzie 1-0, Kudełku, to wiesz, że mamy dogrywkę i karne? Jak będzie 1-0. W każdym bądź razie, kochani, no tyle z naszej kruszy na areny. Tak jak mówię, szabłowozik w tej chwili już przyzdobiony, szaliczki wiszą na szyi. Ja w tym momencie, kochani, to co najważniejsze mam ze sobą. Tak, misiu. Chodźcie, jeszcze sobie zrobimy pamiątkowe zdjęcie, kochani, bo zaraz guteczek nam ucieka, także do zobaczyska, widzowie, trzymajcie się, będziemy dojeżdżać do Lubina, to się pojawimy. Lecimy na wyprawę, Zagłębie Lubin, Slavia Sofia. Słuchajcie, dobre południowe rytmy nam pogrywają na ten mecz, który za parę minut się zacznie, 16:20. Myślę, że nasi widzowie do meczu półtora godzinki, właściwie godzinka 40. Mecz będzie 18:00. Ja przypominam tylko dla tych, którzy nie znają tematu, nie przypominają sprzed tygodnia naszego meczu w Sofii. Myśmy tam, widzowie drodzy, przegrali 1-0, naprawdę grając bardzo dobre zawody. Znaczy inaczej, bardzo dobre byśmy zagrali, jakbyśmy strzelili w ramkę, natomiast mieliśmy cały czas fajnie pod kontrolą meczyk. Muszę powiedzieć, że no, wyglądało, że dowieziemy ten bezpieczny remis, a może nawet uda się coś strzelić. Natomiast pod koniec meczu Slavia strzela bramkę i to daje im dzisiaj bardzo fajną, komfortową sytuację. Dlatego, że nie dość, że my musimy strzelić jedną bramkę więcej, czyli co najmniej dwie, to nie możemy sobie dać wbić, bo jeżeli damy sobie wbić, to wtedy z kolei będziemy musieli mieć 3-1 wynik, 2-1 nam nic nie daje. I teraz muszę wam powiedzieć, że moje przeczucia są takie, że właśnie my to 2-1 wygramy, ale dalej nie pójdziemy. Może nie powinienem tego mówić, kochani, ale tak to czuję. Ale sercem chciałbym bardzo, żebyśmy wygrali, także może uda się 2-0, a może uda się właśnie karne. Ostatnio jest moda na to, tak, Kudełku? Ja mówię 1-0 i karne. 1-1. Słuchajcie, Gutek mówi 1-0 i karne. Ja czuję, że jednak będzie 2-1 dla nas, ale zejdziemy smutni, bo przegramy właśnie przez to, że będzie 2-1. No weź, tato, normalnie. Nie kłam. Ja nie kłamię, ale takie mam przeczucie, Gutku. Natomiast być może uda się 2-0. A Kudełek? Kudełek mówi tak samo jak Gutek. Nasia? Ja mówię 1-0 i wygramy karnemi. 1-0 wygramy karnemi. Słuchajcie, może coś... Albo 1-0 i przegramy karnemi. A mamcia ma jakieś czucie? Halo? Nie ma. Mamcia nie ma żadnego czucia, czyli ostatnio miała czucie
i prawie wygraliśmy. Także jeżeli teraz nie ma czucia, to znaczy, że to będzie trudny mecz. Za, myślę, 10 kilometrów będziemy w Lubinie, także tam Gutek dzisiaj ma akcję, podaje piły, także my zostawiamy go przy stadionie i sami udajemy się na Murawę. Także już od rozgrzewki będziemy z Wami, zrobimy króciutki wstęp. Także do zobaczenia w takim razie na stadionie. Halo, halo, jesteśmy, docieramy do Lubina. Dawaj Kudełku piątkę. Słuchajcie, Gutek sprzedany, dawaj 5. Zobaczcie z tej perspektywy, tutaj jeszcze nie mieliśmy okazji z tej strony nagrywać. Tu widzicie nasz piękny stadion w Lubinie. Zobaczcie tutaj, zaraz za tym ogrodzeniem pomarańczowym jest w Niedzce, tak w dole położony stadion górniczy. Na tym stadionie rozpoczynali, słuchajcie, 70 lat temu nasze Zagłębie rozpoczynało, tak zwany stary nasz stadion. Szczerze powiem, kochani, nie wiem, czy jeszcze gdzieś była inna lokalizacja, natomiast w każdym bądź razie no, na tym stadionie rezerwy w trzeciej, obecnie nie wiem, czy nie w czwartej lidze będą rozgrywać swoje chyba mecze, także też piękna murawa, też fajnie to załatwione. Natomiast my mamy, chodź Kudełku, chodź, dawaj łapkę, bo tu już jeżdżą auta. Idziemy na plac, zobaczcie, natomiast z tej strony po raz pierwszy widzicie, tam w oddali są nasze budynki, przepraszam, nasze obiekty sportowe, to tam są treningi, tam są sparingi, tam jest kilkanaście boisk, kochani, do gry ze sztuczną nawierzchnią, z naturalną nawierzchnią, także tam zostawiliśmy Gutka, tam jest też, kochani, mamcia z Nadią, natomiast my z Kudełkiem jeszcze, słuchajcie, na pustym parkingu, do meczu jest jeszcze sporo czasu, myślę z półtora godzinki, także transmisję z dzisiejszego wydarzenia przeprowadzi TVP Telewizja Polska, czyli TVP Sport, natomiast my zrobimy króciutką relację według szabełków, zrobimy, czy jest tutaj śmietnik, nie wiem tego, Kudełku, natomiast na pewno Buźka mi się uśmiecha, dlatego że za chwileczkę świetne wydarzenie przed nami, kochani, piłkarskie i dla Gucia też kulturalne, dlatego że nie ma co ukrywać, kochani, dla 10-letniego chłopca możliwość podawania piłek w takim meczu, na takim, kochani, poziomie jest to na pewno ogromne przeżycie. Także fajna ta przygoda piłkarska naszego Gutka, kochani. Trzy razy, przypominam, na tym stadionie wyprowadzaliśmy już piłkarzy Zagłębia w eskorcie. Zdaje się, że Janoszka, Przybecki i chyba Kwiek, tak? Chociaż pewny nie jestem, kochani, mogę się pomylić. W każdym razie trzech piłkarzy wyprowadzał Gutek, natomiast dzisiaj w jeszcze innej roli, dzisiaj będzie podawał piłki. Też jeszcze inne doświadczenie, także kochani, no cóż, zobaczymy, gdzie mu się uda, gdzie, jaką fuchę złapie, zobaczymy, gdzie, w jakiej części stadionu będzie. Natomiast Kudełek już ciągnie bardzo do stadionu, on bardzo lubi mecze, bardzo lubi przebywać, to też ciekawostkę taką Wam powiem, kochani. Kudełek ma 5 lat, on siada w krześle i z pełną uwagą obserwuje cały mecz. To jest nieprawdopodobne, bo jeżeli macie w rodzinie bądź wśród znajomych 5-latków, to musicie wiedzieć, że im się dosyć szybko nudzi. Pamiętam, Gutek w tym wieku jeszcze strzelał krzesełkami, biegał po stadionie, natomiast Kudełek już tak bardzo przeżywa te mecze, siedzi, ogląda, jest czujny, wie, zna wyniki. Zresztą to zjawiskowy facet. Także do zobaczenia w takim razie już sprzed, po przekroczeniu bramy naszego stadionu. W tej chwili jeszcze gra tam głośna muzyka, jeszcze na pewno nie ma zawodników na rozgrzewce, ale za kilka chwil pewnie to się zmieni. Widzę, że tam, słuchajcie, przy budynku klubowym chyba autokar, przynajmniej dach autokaru drużyny z Sofii, oni też mieli ponad 1000 km, myślę, na pewno, a ile dokładnie, nie wiem, nie sprawdziliśmy. W każdym razie wiaterek trochę, jak tu w Lubinie, tu są Błonie, tam jest lotnisko,
Także króciutki taki wstęp dla Was i kolejne wejście już ze stadionu. Do zobaczenia. Jesteśmy już tutaj, jak widzicie, po drugiej stronie ogrodzenia. Przeszliśmy przed sekundką bramki. Atmosfera się zagęszcza. Słyszymy, że dzisiaj na dzisiejszym meczu będzie, kochani, kupę ludzi blisko, cześć, witajcie, blisko 8 tysięcy, myślę. Zobaczcie, u góry powiewają piękne flagi. Mamy flagę Polski, mamy flagę Bułgarii, jako że Slavia pochodzi właśnie stamtąd. Jest flaga UEFA i jest flaga Respekt, która jakby do gry fair play zachęca, do szacunku, do antyrasizmu i wszystkiego, co dobre, bo do tego służy sport. Słuchajcie, nasze szabełki są już w tym momencie z nami w komplecie, natomiast my Gutka już oddaliśmy pod opiekę Zagłębiu. On będzie za momencik robił piły, natomiast zobaczcie, przybywają osoby, przybywają, a ja mam dla Was niespodziankę. Dla tych z Was, którzy jesteście z nami na kanale od dawna, za kilka chwil będzie fajny gość na kanale. Przyjechał do nas specjalnie z bardzo daleka, zza oceanu, ale o tym w kolejnym wejściu. Także na razie, do zobaczenia, za chwileczkę będziemy wchodzić na trybunę.